Do Polski docierają kolejne szczepionki przeciwko COVID-19. Na razie ze szczepień może skorzystać tzw. grupa zero. To pracownicy szpitali i przychodni. W drugiej połowie stycznia rząd zapowiada szczepienia seniorów. W całej Polsce od wczoraj trwają szczepienia przeciwko COVID-19. Po 300 dniach możemy w końcu zacząć myśleć o powrocie do normalności. W sobotę do Agencji Rezerw Materiałowych trafiła pierwsza partia 10 tysięcy dawek szczepionki. Do końca roku do naszego kraju trafi jeszcze kolejne 300 tysięcy dawek. To tempo dostaw szczepionek będzie rosło z tygodnia na tydzień. Po nowym roku do Polski co tydzień będzie trafiać 300 tysięcy szczepionek. Będą one dostarczane drogą lotniczą. Następnie zostanie przejęty przez Agencję Rezerw Materiałowych, konfekcjonowany i przekazany za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych do szpitali węzłowych. Przypomnijmy, to jest 509 szpitali. Na początek szczepienia obejmują wyłącznie tak zwaną grupę zero. To lekarze, pielęgniarki, pracownicy szpitali i przychodni. Chcemy, żeby ta grupa zero, bo tak ją nazywamy, objęła swoim zakresem również szerzej inne zawody związane z leczeniem, chociażby farmaceutów, chociażby diagnostów laboratoryjnych, ale też personel administracyjny, który pracuje w podmiotach leczniczych. W okresie szczepienia grupy zero szczepionki będą dystrybuowane pomiędzy szpitale węzłowe. Po zakończeniu szczepień grupy zero rozpoczniemy już szczepienia nie tylko w tych 509 szpitalach, ale łącznie będzie to ponad 9 tysięcy zespołów we wszystkich gminach w całej Polsce, które będą szczepiły Polaków. W drugiej połowie stycznia rozpoczną się szczepienia grupy numer 1, czyli seniorów oraz nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych. Zdania Polaków co do szczepienia się są podzielone. Wielu nieufnie podchodzi do szczepionki. Poczekam tam. Dopiero zobaczymy, jak będą faktycznie wyjdą wszystkie uboczne efekty i tak dalej. Nie mówię, że nie trzeba się szczepić, ale na pewno nie tak, że nie sprawdzono szczepionkę będę testował na dzieciaki na sobie. Plusów widzę więcej niż minusów, aczkolwiek widzę jedne i drugie. Plusy to takie, że nic lepszego nie wynaleziono i trzeba minimalne zaufanie do lekarzy wykazać. Rozpoczęciu szczepień przeciwko COVID-19 towarzyszy szeroka kampania promocyjna w mediach. Dziś swoje stanowisko na temat szczepień przedstawi Konferencja Episkopatu Polski.